Pamiętacie właśnie, kiedy cały świat czekał, aby tylko wyszła aktualizacja Brawl i właśnie dzisiaj się to stało. Zapraszam. No i co, słuchajcie, właśnie teraz wszedłem do gry Brawl Stars po update'cie halloweenowym. Słuchajcie, aż do tej pory mam kontynuację, to udało mi się zgromadzić tu 2123 pucharki. No i co, w tle mam nadzieję, że słyszycie, leci muzyczka DJ-a Franka. No i tak, co będzie tu nowego? Słuchajcie, mówiłem to na poprzednim filmie. Mam tutaj coś do odebrania za darmo. W sklepie się widzę, nic nie zmieniło. Oprócz tego, że jest tutaj ten mroczny rycerz Jesse, powinny być niedługo te skiny nowe, typu ten na przykład Wilkołak Leon. Za darmo kupię sobie, za darmo mam tutaj 40 do razy 2 po 2 na żetonów. Jedną mam skrzynkę. Dobra, 2 tykety na wydarzenie, to jest spoko. No i słuchajcie, pamiętacie jak kiedyś, słuchajcie, w Alei Pucharów, kiedyś na właśnie, słuchajcie, tym miejscu był megabox za 8000 pucharków, teraz tak nie jest. Teraz, słuchajcie, jest tutaj nowa postać, czyli Ems, i jest ona do odblokowania za 8000 pucharków. Mam niestety tylko te 2000, więc jeszcze 6000 mi brakuje, no takie 5900 jeszcze. Ale słuchajcie, to co jest najlepsze, możemy ją przetestować tak jak wszystkie inne postacie, więc teraz ją wypróbujemy. Słuchajcie, ma 3600 punktów życia, atak obrażenia na pół sekundy to jest 500, a super atak obrażenia na sekundę to jest 200. Tak jak już mówiłem na poprzednim filmie, jest to gwiazda social mediów, która jest kobietą zombie i jest takim jakby fryzjerem, jak to można by tam ująć. Także możemy ją wypróbować, słuchajcie. No i w aktualizacji na filmie na YouTube było pokazane, czym ona strzela, ale jeszcze nim w ogóle ją nie grałem, także teraz mogę ją sobie wypróbować. Kurczę, jakbym miał tą postać, to ona by była tak mocna, bo już widzę po prostu, jaka ona jest mocna. Bardzo, bardzo fajna postać, już widzę na pierwszy rzut oka. Dobra, zobaczymy sobie tego robocika, jak ona mu zadaje obrażenia normalnym atakiem. Bardzo fajnie ogólnie. Zobaczymy teraz tego strzelajkę. Bierzemy go bardzo szybko, tylko też trzeba unikać, bo ona ma dosyć mało życia, ale normalnie postacią jest dobrą. No i słuchajcie, ulti jest taki, że słuchajcie, jeżeli staniemy tu na środku i puścimy ulta, to wszystkie te roboty, ta chmara robotów dostaje od razu obrażenia, także i od razu nam się ult ładuje, także możemy sobie zrobić kolejny, mamy już ult, także możemy go sobie wykorzystać na przykład na tym robocie i słuchajcie, po prostu ult jest prawie cały czas, bo po prostu, no bardzo łatwo jest tu załadować ulta, słuchajcie. No i mam kolejnego ulta, no po prostu czego by chciała jeszcze taki Ems Brawl Stars, nie? Po prostu patrzcie, może ma 200 ten ult, ale tylko od ataków obrażenia, ale jest to naprawdę mocna postać. Strzela właśnie tym sprayem do włosów, tak jak to było pokazane. Jest to chyba taki jakiś czujący spray do włosów. Słuchajcie, ja sobie wyjdę. No i słuchajcie, co my tu jeszcze mamy? Mamy nową mapkę na zbiory klejnotów, połapkę sprzężynową, zadymę, tu się nic nie zmieniło w nagrodzie, też samotnej gwiazdy, też nic, ale jest nowe wydarzenie, czyli Igrzyska Mocy i mamy, musimy mieć do kogoś Star Powera, czyli gwiazdną moc, i wtedy odblokujemy to, mieć jakąś postać wymaksoną, zrobioną na raz. No i się, słuchajcie, zastanawiacie, dlaczego to są te dwa starcia. No słuchajcie, też było w aktualizacji, tutaj jest to normalne starcie, a w aktualizacji też było, że jest się to duchami, także można być ogólnie normalnie duchami w tym trybie. No i słuchajcie, ale nas interesuje zbiory klejnotów. Na początek zagramy sobie w zbiory klejnotów. Myślę, że
Na przykład... kim tu można zagrać? Może Shelly? Albo Bullem. Dobra, spróbujemy, słuchajcie, zagrać Bullem w nową mapkę. Jeszcze z podwajaczem żetonów, także może dostaniemy tam parę żetonków, to może będzie jakaś skrzyneczka czy coś. Dobra, zaczynamy. Ogólnie mapka wygląda tak, bardzo fajnie wygląda mapka, to jest ta wyszeliwanka od razu na środek, także ja sobie już polecę od razu. Dobra. No to będzie wygrana, nie? To będzie wygrana. Bierzemy sobie pyk. Dobra, bierzecie te klejnoty i na razie, o kurczę, jest 2-2, dobra, dobrze nam idzie, ale słuchajcie, widzicie jaka ta mapka jest epicka? Po prostu ta mapka mi się bardzo podoba, jest po prostu superancka, bardzo mi się podoba. Dobra, trzeba uważać na tego Broka, ale nam nic raczej nie powinien zrobić. Dobra, ta aktualizacja jest super. Tak mi się podoba ta aktualizacja, że po prostu oni mają 5, 6 mają. Najgorzej. Uciekam, bo. O nie. Oni mają 7. Co? My mamy 3, oni mają 8. Kurde, trzeba go wziąć, bierzcie go tam. No nie, no i super, przegrany, ale mam słaby team. Gdzie on jest, ten El Primo? No niestety, słuchajcie. Tam się schował gdzieś ten El Primo i słuchajcie, nam nie wyszło, ale możemy zagrać, słuchajcie, jeszcze raz. Mam 20 żetonów, co nie jest najlepszym wynikiem. Spróbujmy Shelly. Zagramy jeszcze raz, a potem wam pokażę ten nowy tryb, czyli starcie w trybie duchów. Także spoko. O, mamy Franka, mamy Nitę, mamy Shelly. Może to jest i dobry skład. I ten gość już ma... tak? Nie wiem, tak? Ten gość ma już nowego skina, tego DJ Franka. Ty, słuchajcie, tutaj jest... ma tą wieżyczkę DJ Frank tutaj obok, widzicie? Tutaj, o. Ale fajne. Mega. Bardzo podoba mi się ta aktualizacja. Kurde. No nie. Jak kolejny raz to przegramy, to nie będzie najlepiej. Dawaj, zbieraj to, Frank. Zbieraj to. Ty, gościu. My to wygramy, nie? Zbierajcie, my to wygramy. Mam 5, tylko żebym ja nie padł teraz. Dobra, bierzcie tego bula, tego kolta wtedy. O kurde, zbierajcie po mnie te. Dobra, mamy 8. Tylko żeby teraz ten Frank nie padł. O kurde, Nita. Od razu jest serzyczko, a my tutaj ci pomożemy. Dobra, zestunował go ten Frank. Dobra, i my już mamy odliczanie. Chowamy się. My to wygramy, chowamy się. Tylko się musimy schować. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Co? Ale słabe, co? Ja nie mogę, co to było? Dobra, nie, co nie? Kurde. 15 HP! O nie! Ty, ja nie mogę, ale już zobaczymy sobie, jakby się grało tutaj Brokiem. Dobra, zobaczymy. Ile trwa film? 12 minut. Ten kruk chyba nie gra.
O. Ten El Primo jest słaby jakiś. Ty, jak ten El Primo jeszcze przecież HP zabiera. Dobra. Biorę sobie parki psa. Dawajcie tego Rico dawajcie. Dobra. Dobra. Już wielkie starcie, co? Wygramy to. Gdzie to jest? Gdzie ten ktoś jest? Tu jest! Jesse! Dobra, wygraliśmy. Łatwiutko, easy. 10 puchareczków, 11 ranga na broku, bardzo fajnie. Gwiezdny żeton. I słuchajcie, z pobraniem żetonu będziemy mieli aż 88 żetonów. Co jest niezłą ilością. Dobra. Co, zagramy sobie jeszcze jedną rundkę brokiem? Myślę, że jak najbardziej by to było spoczko. O kurde, to będzie przegrane. Dobra. Wezmę tego parkuba. Dobra. Kurde! O nie! Mamy full HP. Dobra. Dobra. Kurde! Dobra, trzecie miejsce. Nie jest znowu źle. Bo 7 puchareczków, co jest bardzo dobrą ilością. Kurczę, fajnie mi idzie, także słuchajcie. Myślę, że... Dobra, otwórzmy jeszcze tą skrzynkę. Dobra. Myślę, że możemy sobie jeszcze jedną rundkę zagrać, ostatnią i będziemy już kończyć. Szkoda, że ekran wczytywania nie zmienili, prawda? Kurde. No nie. Dobra. Full HP. Ale gość, sam padł. Co za kolo. Dobra, gdzie oni są? Tutaj się biją. Jest klepanka. Klepanka jest. Dobra. I mamy starcie z Rico. Dobra, spoko. Nie musimy przecież też wygrać, nie? No i git, wygraliśmy. Wygraka. 12 ranga, spoko. Dobra, z rangę 34, ranga w górę. Dobra, mamy znowu 88. Także otworzymy sobie jeszcze skrzyneczkę. No i słuchajcie co? Myślę, że będę już powoli kończył. Dzięki Wam za oglądanie filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Cześć!